Witam. Dzisiaj zrobimy sobie kuleczki kokosowe, takie a la Raffaello. Będziemy do tego potrzebować następujące składniki. Miąższ kokosowy albo jakiś mus kokosowy 100 g. Ja miałam akurat taki. Chodzi o to, żeby to nie był olej, ale taki miąższ. 150 g wiórków kokosowych. 100 g serka mascarpone potrzebujemy i opcjonalnie ja dałam 20 g erytrytolu i wiórki kokosowe do obtoczenia. Jeśli ktoś lubi mniej słodki deser, może pominąć słodzik. W każdym razie deser jest bezcukrowy. Teraz wszystkie składniki musimy wrzucić do miski i połączyć je, oprócz tych wiórków kokosowych, które są do obtaczania. Ja na początku postanowiłam wymieszać to łyżką, ale powiem szczerze, że szło to dość opornie, ponieważ ten miąższ kokosowy był dosyć zbity, więc proponuję, aby zrobić to ręką. Ja lubię robić w rękawiczce, ale to nie jest konieczne. Możecie to zrobić bez rękawiczki. Po prostu musimy te nasze składniki zagnieść w taką jednolitą masę. I ta zagnieciona masa wygląda tak, jest dosyć plastyczna, łatwo z niej będzie się robiło kuleczki. Możemy też przygotować migdały do środka, do nadzienia, jeśli ktoś lubi. Teraz wszystko, co trzeba zrobić, to po prostu ukulać takie kuleczki w dłoniach, a następnie obtoczyć w wiórkach kokosowych. No i jest też taka opcja, jak mówiłam, że możemy do takiej kuleczki naszej włożyć migdała. Ja mam już takie migdały bez skórki i takie są chyba najlepsze. Możemy je zalać wrzątkiem, zblanszować, potem zdjąć skórkę z nich. Ta skórka nie jest zbyt smaczna, ani zbyt zdrowa, więc polecam migdały bez skórki do tego deseru. No i tak wyrabiamy naszą masę do końca. Robimy kuleczki, nadziewamy migdałem bądź nie, obtaczamy w wiórkach kokosowych i układamy na talerzyku. Deser jest niezwykle prosty i szybki. Zresztą jak większość deserów, które ja tutaj proponuję, nie lubię czasochłonnych potraw, jakichś skomplikowanych, więc myślę, że to jest bardzo prościutki przepis z niewielkiej ilości składników. Wszystkie są dostępne w sklepie, nie trzeba przez internet zamawiać. A jest niezwykle prosty i szybki deser. I oto tak wygląda efekt końcowy. I oczywiście, jak zwykle, życzę wszystkim smacznego.